Witam. Gwint KW przed nami, KW V1 do BMW E46. Jak już wspominałem, od niedawna nie używam już oficjalnie słowa wariant, czyli już nie ma KW wariant pierwszy, tylko jest KW V1, tak samo V2, V3. Oficjalnie zmieniony w KW na nazewnictwo Toolkit, czyli nasz zestaw papierów z kluczykami. Czymś tu z kluczykiem. Kawałki wyrzucić, tylne sprężyny na pierwszy rzut idą. Ok, i amorki tył, może od tyłu zaczęliśmy, to kontynuujmy. Amorek tył z osłoną w zestawie. I są tutaj regulacje do tylnych sprężyn. Dobra. Regulacja w E46 idzie na sprężyny od góry. Można, pasuje też na dole, ale zalecana jest i lepiej montować od góry. Łatwiej też później, powiedzmy sobie, regulować. I druga regulacja do drugiej sprężynki. Amorek drugi na tył i amortyzatory przednie, oczywiście KW, czyli nie rdzewka, mamy V1, czyli bez regulacji odbicia. No tak to wygląda nakrętka, jak to w KW pojedyncza, kontrowana imbusem. Ok. No i drugi amortyzator prawy. Mamy tutaj podział na prawy i lewy. R i L w tym przypadku. KW jest taki podział. Ok, także wszystko, czy jeszcze łączniki, a są łączniki, tak, w zestawie łączniki do stabilizatora. Ok, no i tym sposobem mamy komplet do E46. Zapraszamy, Muppet Tuning, cześć.